Krzysztof Kryza, znany poznański podróżnik i obieży świat. Podróżuje samotnie, spędzając na każdej wyprawie po kilka miesięcy. Jest osobą niezwykle komunikatywną i nie boi się wyzwań, co pozwala mu wtopić się w miejscowe życie i dotrzeć tam, gdzie inni być może nigdy nie byli. Jego podróżnicze dossier jest naprawdę imponujące. Odwiedził niemal wszystkie kontynenty. Zna bardzo dobrze m.in. Rosję, Kamczatkę, Mongolię, Chiny, Indonezję, Afrykę Zachodnią i Amerykę Południową. Krzysztof Kryza mówi sam o sobie. Kocham podróżować dla zapachu ulicznych gar kuchni, dla przekupek wygodnie rozsiadłych na stosach ananasów, dla tych ulicznych handlarzy, krawców, ludzi taszczących kosze, wiadra, torby, walizy, bananowe kiście i miski pełne prania. Kocham podróżować w przeładowanych autobusach, promach, znosić w pokorze upały i chłody. Rzeczą zupełnie niezwykłą jest to, jak człowiek z człowiekiem potrafi się porozumieć. Parę wydukanych słów, kilka pozdrowień i to wystarczy. Krzysztof Kryza z każdej wyprawy przywozi mnóstwo wspomnień, tysiące zdjęć, a ostatnio również nagrania wideo. Zapraszamy do wędrówki po tajemniczych zakątkach Azji Południowo-Wschodniej. Lipiec, jestem w Tual. Key Island. To jest hotelik Wisma Nilam Sari. Taki muzułmański, jakaś dziwna obsługa. $6,5 za nocleg. Najważniejsze, że jest ten wentylator, bo tak to jest gorąco i duszno. Trochę robaków, ale nie szkodzi. Przyjechałem wcześniej, o 4:00 już byłem w hotelu. Zrobiłem już pranie sobie. Po podróży Kelimutu jestem cały wybrudzony, jest niedziela, pójdę chyba do kościoła, poszukam, podobnoż 2 msze są dzisiaj. No jestem w Tual, dzisiaj 6, niedziela. Udało mi się tak, że o 9 rano jest msza w tym naszym kościółku katolickim, bo tu obok jest też kościółek protestancki, meczet. Jak już filmuję, to i protestancki kościół. Właśnie w tej chwili jest tutaj msza. Msza siedzą, wszyscy słuchają pastora. Cały czas kazanie przerywane śpiewami. A tu okazała taka wieża wysoka. Ją widać z bardzo daleka. To jest najwyższy chyba taki punkt orientacyjny w tym terenie. Co prawda w budowie ten meczet, ale wygląda, że będzie piękny. Bazar w Tual. Kokosowe i paprykowe kobiety. Nie oszołamia mnie to. No ale to są malutkie dwie wysepki. Więc co tu żądać? Na ich potrzeby starcza tego. Jest.
Dziewczyny chcą zdjęcie. Jedna się obżera rybką. Tu mnie proponują też makan. O. Gut makan. Wszystko na miejscu się tutaj robi. Facet robi lody na poczekaniu. To jest popularne urządzenie. Koprę się robi w ten sposób. Do wszystkich potraw dodają, tylko głośno. Trzeba też się grzeć. O! Wyłączył teraz, jak usłyszał, że ja krzyczę. A to bardzo popularne w sałatkach kiełki ryżane chyba. Najwspanialszy, śmierdzący, malutki ikan. Malutki ikan jest. Żeby on wiedział, że to tak śmierdzi, ale on tego nie rozumie. Dobrze, że nie rozumie. Oni to jedzą, moczą, a potem gotują i z ryżem. To jest niesamowicie śmierdzące. Suszona rybka mała. A ta pani proponuje mi betel, to jest do rzucia. Taki lekki narkotyk dający siłę, coś jak kofeina. Oni tu żyją, mają czerwone usta. Magan siripinan, bagus, enak, giginia kuat, stabil. One by chciały mi od razu sprzedać to. Ja tylko zdjęcia tu chcę robić, a one już wyciągają w torebki, pakują mi 3-4 sztuki, a to trzeba jeszcze obrobić, ugotować. Tam w środku jest ryż taki sprasowany z jakimiś dodatkami, tłuszczem i innymi warzywami. To jest nawet dobre. To są wysepki na południe od Papui, Nowej Gwinei. Można powiedzieć koniec świata Indonezji. Wzbudzam wszędzie sensacje. Gdzie idziesz, to nie każdy zaczepia. Oto i most łączący dwie wyspy. Palau Keikeicil i Palau Keidulach. Stoję na tej Dulach. A w ogóle są to trzy takie większe wyspy i 200 malutkich. W sumie to maleństwo jest. Tydzień czasu płynąłem tutaj. Dwie wyspy są blisko siebie, dlatego połączono je mostem. Tu z tej strony to jest Taul, a z drugiej strony się nazywa miasto... Langur. To jest właśnie Langur na wyspie Duar. A to Tual z tej strony. A tam w głębi, a w ogóle dookoła, to jest morze Banda, na którym tyle czasu spędziłem. No, promie Kelimutu. Bez statywu nie jest łatwo prowadzić kamerę. Ręka drży. To niekomercyjne wyspy. Takie właśnie wyspy warto odwiedzać. Żadnej wpływu turystyki na mieszkańców. Facet cały czas wyciąga ryby. Non stop. To jest taka restauracyjka. I ikan nam, cały czas ikan. I różne kolorki. O, świeżutka, prosto na patelnię. Restauracyjka obok. Tak. On to łowie na ryż, nasi. Kuleczkę taką mu robi, kuleczkę na haczek i co minuta ryba. Chyba nieudana próba. Ryby często zjadają tą kulę. O nie, udana próba. Piękna ryba. Znowu. No mówię, co minuta ryba taka o. No ten mi tu wlazł akurat w paradę. Ikan to jest tutaj podstawowe i tanie żarcie. No wiadomo, wkoło woda, ludzi nie za dużo na tej wyspie. Takie tu są rybki, ikan. A to ośmiorniczki. Najlepsze.
aż żal takie ryby czyścić. To są wszystko ryby koralowe, bo tutaj dookoła koralowce i rafy. Cudowna przyroda podwodna. One mają pyszczki, które potrafią ciąć korale. Ząbki takie drobne, są bardzo dobre ryby i wcale ości nie mają. Trzeba czuć te zapachy. Ach. Za 2 godzinki tu przyjdę. Tu jest 10 kucharzy. Tutaj chicken, o tam pod spodem chicken, kurczak znaczy się, nie? This is onion, English, kai? Bawa. Ramban. Ramban. Bawa. Kei. Działa, ramban para. Ramban. Kei rozmawia kilkunastoma językami, tu z jednej wioski się nie rozumieją z drugą, także nawet taka kapusta, czy teraz już podpalona cebula. Teraz do tego się kładzie kurczaka. To jest taki duży łok, ale ten łok jest tylko dopiero sprawny, jeżeli jest mocny ogień. Bo jak nie będzie fire porządny, to tam jest trudno nie łok. Ja mam łok, ale nie mam dobrego ognia. Muszę sobie palnik kupić. Dobry palnik na gaz, to daje czas. A to tual z takiego mostku łączącego jeszcze malutką wysepkę Fire Island. Zaraz na niego najadę. Taki mała kładka, można powiedzieć, jest takie 120 metrów długości. Tylko motocykle jeszcze tu mogą przejechać. Łącząc właśnie tą wysepkę tutaj Fire Island. Nie wiem, czemu tak się nazywa. Czy ognista, czy jasna. Przyjechałem na plażę Ohililir. Tu ciężkie do wymowy są te nazwy. Ale to na pewno jest dobrze. Ohililir. Tak tu wygląda. Motocyklem przyjechałem z gościem za 2 dolary. Z pół godziny drogi. A teraz będę szedł tutaj tą piękną plażą pod palmami. Trochę pogoda jest, niebo zamglone. No ale przynajmniej nie jest gorąco. No jest tu pięknie. Palmy kokosowe. Będę szedł plażą kilka kilometrów. Pustka to totalna, nikogo. To jest mój cel. Właśnie w tym kierunku pójdę, dokąd się da. A potem zobaczymy dalej. A tak jest w drugą stronę tutaj. Kei Island to 287 chyba wysp malutkich i dwie takie większe. No ale nie są tak duże, żeby je nie można było przejechać w ciągu dnia w jedną, w drugą stronę. Pustka. To dobrze. Siedzę tutaj pod palmą. Trochę odpocznę sobie po tym jeździe motocyklem. Tak, stały problem. Trzeba zawsze wodę wybrać.
To nie Brzeźno, gdzie nie można przejść. Tu tylko miejscowi rybacy żyją z tego, co morze da i natura. Palmy, banany. Facet robi sobie swój warsztat pracy. A tu się ma czas, tu się nie spieszy, więc można dłubać tygodniami taką łódź. A to agar. Zbierają takie zielsko, glony to są morskie, suszą i to je się, to jest bardzo zdrowe. Na agarze rozwijają się kultury różnych bakterii w laboratoriach. Oni to jedzą tutaj, dodatek do ryżu. Tak to wygląda z bliska. To jest warzywo miejscowych. Nie trzeba uprawiać, tylko się łowi. Tak tutaj ci miejscowi rybacy mieszkają w takich domkach blisko brzegu. Widzę tutaj też kapliczkę, kościółek, taka kapliczka raczej. Może raz na miesiąc, czy ktoś tam przychodzi, przyjeżdża. Kapłan, to są katolicy. Nie, ludzie. Wszyscy chcą mieć zdjęcia. Nie byłoby tu problemu kilka dni pomieszkać u tych ludzi. Codzienna praca. Każdy ten agar jest jakiś inny. Tak jak dużo odmian warzyw, taki odmian agaru. Widzę, że to jest ich tutaj podstawowy składnik posiłku. Tam, gdzie jest ryba, owoce morza, tam ludzie nigdy nie głodują. Morze wyżywi wszystkich. A to sukul, takie... O, sukun! Owoce jadalne tutaj miejscowi, mają to koło domów. Widzę, dużo tego rośnie. Tak jak u nas jabłonie. Miejscowe sobie tutaj odpoczywają w cieniu palm nad brzegiem morza. A to jest taka wiejska, wielka łódź
rybacka. Czeliste palmy. Właśnie idę tą plażą tam. Nie wiem jak daleko dojdę, ale będę szedł, póki się da. Idąc miałki jak mąka, piasek, prawie nie ma fali. To może banda tak dało nam w kość w czasie rejsu na Kei. Dochodzę do jakiejś małej następnej osady. Nie wiem, czy tam dalej się pójdzie przejść. Widzę jakieś mangrowe, namorzyny, coś. Zobaczymy. O, taka sobie muszelka. Nawet ich nie filmuję, bo ich tutaj jest bardzo dużo. Muszelka nie jest taka mała. Niestety tu się kończy moja droga, bo tutaj się zaczyna już kamieniste jakieś w głęboko wodę wchodzące na brzeże. Niestety będę musiał obejść to. Tu jest obok wioseczka. Może to mi się uda obejść. Właśnie ten cypelek, bo tam jest niemożliwością przejść, by trzeba było przepłynąć dookoła łódką, a ja takiej możliwości nie mam. Jeszcze kawałeczek pójdę, zobaczę co to jest, bo jestem ciekawy i za ten cypelek i wracam. Palmy nie mają lekko. Cały czas są szargane przez wiatr. A trzymają się dzięki takim właśnie korzeniom. Kupa gęstych korzeni. Kołtun taki. Niegłęboko w ziemi. Taka podstawa. A to Nurblat. Taka osada tuż przy brzegu morza, a te morza wiadomo niebezpieczne, ładna fala tsunami i to samo co na Sumatrze. Ja bym tu nie chciał na stałe mieszkać, bo ten rejon jest niebezpieczny sejsmicznie. Nurblat, mała osada rybacka, 100 metrów od morza. Nie wszędzie są takie piękne, piaszczyste, białe plaże. Musiałem obejść właśnie ten cypel i to jest z drugiej strony. Idę do Nilhop, takiej osady. Nie wiem, może to tutaj, tam gdzie te domki, to się nazywa Nilhop. Spróbuję tędy pójść i zobaczę co tam dalej. Tak właśnie wygląda morze po odpływie. Ale to już było kilka godzin temu, bo już podeschłe. Nie wiem, po południu tu woda najdzie znowu. Za kilka godzin. Dziewczyna z Nilhop. Właśnie doszedłem do Nilhop. Siedzi nad brzegiem morza. Mimo, że woda odpłynęła, jest tu uroczo. Zresztą tam, gdzie palmy, brzeg morza, tam zawsze jest uroczo. Tam będę musiał znowu wyjść na asfaltówkę, bo nie przejdę. To jest Namar. Właśnie tam będę zmierzał, ale znowu się brzegiem morza nie da przejść. Będę musiał obejść teren. No i tak sobie powędruję do wieczora dzisiaj. No gdzie tylko się obrócę, towarzyszą mi zawsze dzieciaczki. Dla nich to taki białas. To jak zwierzę. Ciekawe. Nilhop. Wypiłem sobie kokosa,
i idę dalej. Dzieciaki zażywają mandi w rzeczce. Tu już blisko ujścia. A ze 2 kilometry mnie prowadzili na drogę w kierunku, gdzie mam iść. Naram, taką właśnie drogą idę tutaj. Kilka kilometrów. Obok jest morze, ale nie można do niego dojść przez te gąszcze. Idę tą ścieżką. Dookoła bujna roślinność tropikalna. Ptaszki. Już mi się dłuży ta droga. Nie wiem ile jeszcze, ale chociaż pięknie jest wokoło i słońce nie grzeje, trochę chmur, banany. Pnącza. Wchodzę wreszcie do namaru, bo już byłem zdenerwowany tyle drogi. A tu po lewo, co widzę? Grobowiec. Tuż obok piękna plaża. Może nie plaża, ale nabrzeże w Nagar. A w oddali wysepki. Jedne z tych 200 malutkich wokół. Mili ludzie. Tylko szkoda, że nie można się za bardzo dogadać. O, facet właśnie agar, wyciąga agar. Agar, o. Namar to katolicka wioska. Tuż przy brzegu morza. A to ciekawa kapliczka pod takim zadaszeniem. Ołtarz na łodzi. A z przodu Chrystus ukrzyżowany. Jednym słowem, kościół na świeżym powietrzu. O, tutaj pewnie siadają. Ja mi się jeszcze do następnej wioseczki Sejur, ale to muzułmańska wioseczka i niedaleko, ale mi się już nie chce. Chyba stąd będę się powoli ewakuował w stronę Tual, może Bemo, może motocyklem zobaczę, czym lepiej się dostać. Tam wysepki odległości kilku kilometrów od Namar. Można było siedzieć tygodniami, wtedy łódką sobie podpływać, ale temperatura jest nieznośna. Chłopak sobie tutaj robi mandi słodkiej wody tuż przy brzegu. O, tak wygląda mandi w Indonezji. A dziewczynka pierze sobie koszulę.